Dzień dobry, kartofelek, witajcie bardzo serdecznie. Witam was w ten cudowny, piękny piątunio. Napijcie się kawusi, dzisiaj mam taki srogi kubek, bo u siostry to same takie byki. A kawa smakuje rewelacyjnie tak samo. Chciałam wam powiedzieć, że ja przyjechałam do siostry, ponieważ siostra pojechała ze szwagrem do Polski na wesele. A że dzieci tutaj mają jeszcze szkołę, a u nas już są ferie, bo my są w innym landzie, znaczy się w innym województwie, to ja teraz przyjechałam do opieki, a moja cudowna siostra ma piątka cudownych dzieci i psa. I jeszcze mój synek, no to mam do opieki, że tak powiem, 6 dzieci, ale czym więcej dzieci wam powiem, tym one się lepiej chowią. Więc cieszę się, bo normalnie dzisiaj bez budzika rano stanęły, naszykowałam im tylko śniadanie, zaraz je zawiedza do szkoły i cieszę się, bo potem jak je odbiera ze szkoły po południu, to mamy wolne, to znaczy mamy basen, mamy namioty, mamy dużo, wielką łąka, będziemy leżeć i się odpoczywać i ładować baterie i bardzo się cieszę, bo moje dzieciaki są cudne. Humor mi dopisuje, chociaż bardzo mało spałam, bo się w nocy kilka razy budziłam, jakiś komar mnie tam dopadł i nie miałam gada zabić, bo mnie gryzł tu i tam, jestem cała pozarto. Później jeszcze oni o 4 wyjeżdżali, o 3 już stanęli, tak gęzili, no więc praktycznie w ogóle nie spałam, bardzo mało spałam. Trochę mnie głowa boli, bo jednak odstawienie tej kawy i w ogóle robi swoje. Podróż wczoraj była super. Żyć się chce. Teraz mam dzisiaj trochę taki czas do przemyśleń, do spokoju, nie mam terminów. Jedynie ich później ze szkoły jeszcze zawieźć do szkoły i odebrać ze szkoły. Ja później se tak odpocznę, się zastanowię, zabuchuję może urlop i po prostu będę sobie stawiać nowe cele. Już myśleć, co ja będę chciała jeszcze po urlopie osiągnąć, bo teraz do urlopu jedna. A co po urlopie? Jednak trzeba myśleć. Ja to zawsze lubię sobie takie cele długoterminowe stawiać i gdzieś do nich małymi kroczkami dążyć. Dziękuję za Was odzew i dziękuję, że piszecie to, że już niektóre z Was tyle schudły, że co niektóre z Was przestały tyle pić. Wy nawet nie wiecie, jako to jest dla mnie zapłata za te moje godanie. To jest coś cudownego i wiem, że nie pomyślałabym nigdy, że te moje godanie może być takie owocne. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Dziękuję Wam za to, że się odzywacie, za ta Wasza szczerość. Niektórzy z Was tyle przeżyli, a my, ja Wam powiem, nie narzekajmy. Nie narzekajmy, bo my też mamy takie coś, że u mnie jest tak, siak, owach. Czemu to nie może być u Ciebie dobrze? Czemu Ty nie możesz się dobrze czuć? Czemu ten dzień nie może być wspaniały mimo wszystko? Ja Wam czasami powiem, jak mi się coś noga podwino, czy coś, to no widocznie tak musiało być. Widać, Bóg tak chciał. Nie stałoby mi się tak, może nie poznałabym jakichś ludzi. Na przykład nie zepsułoby Ci się auto, pojechałbyś do roboty, nie wiesz, co by się po drodze stało. Zawsze staraj się w tych niepowodzeniach widzieć jakieś plusy, mimo wszystko, chociaż na dany moment to Cię może szlak jasny trafić, kurwica nagło wziąć, ale weź se to na luzie, człowieku, i mimo wszystko, żeś tam nie zdążył, to Ci przepadło, no niestety, widocznie tak musiało być. W życiu czasami, ja uważam, zawsze to powtarzam, w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny i widocznie tak właśnie jest. Życzę Wam cudownego dnia. Jutro nie będę się odzywała i w niedziela też nie. Dopiero się nagram w poniedziałek na klachy u Kachy. Chociaż może jak jutro mnie coś poniesie, to coś wrzuca Wam, bo Wy wiecie, że ja Was bardzo lubię i lubię bardzo do Was zgodać. No po prostu taki mój urok beblały, nie? Dziękuję, że jesteście. A ja nie wiem, życie jest takie piękne. Mimo lekkiego bólu głowy, normalnie nogi mnie niosą. Ale teraz już muszę iść, bo już jest 7, my musimy zaraz ruszać, zanim ta cała celotka, no w sumie oni się sami zapakują do auta. No, życzę Wam cudownego dnia. Nie poddawajcie się, bo każdy dzień jest szansą na zmianę czegoś w naszym życiu. Tak jak że wczoraj napisała, życie to podróż. Ale koszt do podróży zaczyna się od pierwszego kroku. Więc zróbcie ten pierwszy krok. Czy w butach, czy na boso, czy w szpilkach. Rób ta jak chceta, ale ruszej ta się, bo wiecie, że ruch powoduje ruch. Cudownego dzionka, cudownego weekendu, jakby my się nie słyszeli. I ściskam Was serdecznie, przesyłam Wam masa pozytywnej energii. Chlipnij ta się jeszcze. Jakiś ptaszek mi tutaj ćwierkuje. No, trzymaj ta się i cudownego dnia, ludziska, niewiasty, syneczki i wszyscy inni. Ściskam i pozdrawiam. Mua, mua, mua.